Nauczyłem się ostatnio nowego błogosławieństwa. Lubicie te biblijne błogosławieństwa, kochani? Macie jakieś swoje ulubione? Mógłby ktoś spróbować powiedzieć błogosławiony? Halleluja. Ktoś może inne? Lubisz błogosławieństwa płynące z Bożego Słowa? Błogosławiony? Czyniący? Czyniący pokój. Ja nauczyłem się takiego. Błogosławiony ten, który nie mając nic do powiedzenia, nie ubiera tego w słowa. Spróbuję to, co mam do powiedzenia, ubrać dzisiaj w słowa. I marzy mi się, bym tym słowem was ubłogosławił, zachęcił, pocieszył, ale też postawił przed nami wszystkimi bardzo konkretne, płynące z Bożego Słowa wyzwania. Ponieważ w dużym stopniu Boże Słowo również jest nam po to dane, by nie tylko pokazać nam, co jest jakby fundamentem, naszą pozycję, nasze obdarowanie, to wszystko, jak bardzo Bóg nas kocha, co dla nas ma, ale wtedy, kiedy już to wszystko rozumiemy i wiemy, by zadać nam pytanie: hej, hej Mariolu, hej Antku, a co teraz z tym zrobisz? Kiedy myślę o prześladowanym Kościele, a naprawdę często o tym rozmyślam i myślę o tym, gdzie ja jestem i co ja mam, jestem zażenowany. Jestem zażenowany. Kiedy rozmawiam z ludźmi, a mam taką możliwość od czasu do czasu, z ludźmi, którzy są prześladowani, i pytam ich się, jak mam się o was modlić. Może tego nie zrozumiesz, ponieważ ja dochodzę do takiego miejsca, kiedy nie bardzo już wiem, jak dalej się modlić o tych ludzi. Czasami czuję taką beznadzieję i trwa to tyle czasu. Kiedy to się w końcu zmieni, myślę sobie. To bardzo ciekawa jest ich odpowiedź. Oni nie mówią: módlcie się o to, abyśmy mieli silniejszą wiarę. Módlcie się o to i o tamto. Wiecie, o co proszą nas, żebyśmy się modlili? O dwie rzeczy najbardziej. Żeby wróg nie zniszczył nas przez to, że nie będziemy mogli już kochać naszych prześladowców i oprawców. I nie będziemy mieli siły im przebaczyć. Tego się najbardziej boją. Nie boją się tego, że stracą wiarę, że przestaną wierzyć. Bo kogo mają się uchwycić? Do kogo mają pójść w takich okolicznościach swojego życia? Gdyby nie było już Boga, fundamentu, schronu pewnego, gdzie by poszli? Z tego zdają sobie sprawę. To raczej jest mało prawdopodobne, żeby wycofali się z tej pozycji. Ale wróg może użyć tej sytuacji, oni to wiedzą. Nie będziemy już mogli. Nie damy już rady wybaczyć. Kiedy zdajemy sobie sprawę, jak masakrycznie trudne są to doświadczenia, nie chcemy o tym nawet mówić w Kościele. Ponieważ często z nami są dzieci i młodzi ludzie. Aż boimy się o tym mówić. Są to tak trudne doświadczenia. Także proszę, bo miałem taką możliwość zapytać się o to, jak mamy się modlić. Zapamiętajmy to, Kościele. Módlmy się szczególnie o to, tak? Żeby diabeł nie zniszczył ich życia przez to, że nie będą mieli siły ani kochać, ani wybaczyć. Oni tego najbardziej się boją. Ciekawie wszystko to się układa. Drogi mój pastorze, ciekawe, że wybrałeś ten tekst, ja nie wybrałem, nie wiedziałem, że ty wybierzesz ten tekst dzisiaj i że zwróciłeś uwagę nam na cierpiące kobiety, które pełnią ważną rolę tam podczas prześladowań, doświadczeń, bo to rzeczywiście w pierwszym rzędzie mężczyźni są zabierani, trącani do więzień, torturowani, kobiety gdzieś tam czekają, muszą zająć pozycję męża, ojca, troszczyć się o domy, trwać. Wyobrażam sobie tą presję. Codziennie oczekiwanie i nie wiesz, czy twój ukochany wróci.
co mówić dzieciom. Masakrycznie trudne rzeczy. Masakrycznie. Ja dzisiaj na podstawie mojego zwiastowania wybrałem przykład kobiety. Często słyszycie w kazaniach, jesteście zachęcani do tego, żeby naśladować postawę niewiasty kobiety w swoim życiu? A takie przykłady są. I na pewno przykład tych kobiet z prześladowanych miejsc na ziemi moglibyśmy brać przykład, prawda? My, również my, mężczyźni, którzy uważamy się za hero, za naprawdę silnych facetów. Nie jeden z nas by się roztopił. One trwają. One się modlą. One wiedzą, że muszą. Dla swoich dzieci. Muszą to wszystko trzymać. Fragment ten zawarty jest w Księdze Sędziów. Tamtą kobietę spotykam w 5 rozdziale, 24 do 31 wersetu. Tą kobietę opisują. Szczególnie ciekawy jest 6 werset. Ale przeczytam 24, 5 rozdział Księgi Sędziów. Jeśli macie Biblię polską, właściwie tak ona się nazywa, choć mówimy na nią Brytyjka, 269 strona dla ułatwienia. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael. Ciekawie autor zauważa tę kobietę. Mam nadzieję, siostry, nie obrazicie się, że on tak stawia tę sprawę. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety, bardziej niż inne kobiety, właśnie ta Jael, żona Hebera Kenity. Ponad inne kobiety w namiocie niech będzie błogosławiona. Niech będzie. Mnie to intryguje. Jeżeli ktoś mi mówi, a Biblię traktuje bardzo poważnie, do tego stopnia, że bardzo bliskie mi są słowa człowieka, który kiedyś je wypowiedział, nie jestem autorem, ja się nimi tylko posługuję. Pytano mnie wiele razy, czy wy, zielonoświątkowcy, rzeczywiście traktujecie słowo tak serio? Czy naprawdę aż tak? Ja mówię, naprawdę aż tak. Gdybym wiedział, że Jonasz połknął wielką rybę, gdybym o tym tutaj przeczytał, ja bym w to naprawdę wierzył. Do tego stopnia. Kochani, jeśli ktoś zabierze, wytarga autorytet Biblii z naszego życia, nic nam nie pozostanie. Nie będziemy mieli żadnego odniesienia i podstawy, na której będziemy mogli budować swoje życie. To słowo jest tak ważne. To słowo ma moc zmieniać nasze życie. To słowo ma moc doprowadzić nas do końca. Nie tylko Bóg to wie. Boży przeciwnik to wie. I zawsze, kiedy człowiek wierzący, który rozkochał się w Bogu na początku, to są piękne chwile, pamiętacie? Tęsknimy do nich. Często mówimy, Boże, gdzie jest moja pierwsza miłość? Bo tego chcemy. Nic nas nie drażniło, nie irytowało. Wszystko nam się podobało. Ludzie w Biblii, w zborach byli idealni. Każda pieśń nas rozkliwiała. Nie widzieliśmy żadnej pajęczyny w kaplicy. Ba, nie mieliśmy nawet możliwości w tak pięknych miejscach się modlić. Pamiętam, na strychu, bez podłogi, któraś tylko deska była położona, pająk na pająku. Nic nie widzieliśmy. Nie wiem, czy przypadkiem nawet moja żona wtedy nie była z nami tam na modlitwie. Dzisiaj dojrzy każdego pająka. Piękne czasy. Ludzie przychodzą z problemami, by poradzić się, by usłyszeć słowo zachęty i pociechy. Myślę, że wasz pastor też ma pełne ręce roboty. Coraz więcej jest problemów, coraz więcej jest sytuacji, kiedy ludzie nie radzą sobie z problemami. Zbieram pewne takie złote myśli, jak perełki, składam je, staram się kroczyć po tych milowych kamieniach w moim życiu. I zauważam, że kiedy ludzie mają problemy, mogę to sprowadzić do 4 rzeczy. Powiecie, to jest niemożliwe. To naprawdę jest niemożliwe, żeby to było takie proste. Zawsze, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy mają problemy, okazało się, że na którymś z tych odcinków jest poważny problem i udało się diabłu coś naprawdę zrobić, by to osłabić w życiu wierzącego człowieka. Na pewno o tym wiecie. Człowiek to wie intuicyjnie, a jednak daje się diabłu cały czas podejść. A wróg wie, że tak jest.
ma pradawną strategię, a my i tak zawsze na nią dajemy się nabrać. Myślimy, że jesteśmy tacy mocni i myślimy, że możemy w inny, jakiś inny sposób przy Bogu wytrwać. Nie możemy. Dla nas Bóg tej strategii, tej drogi nie zmieni. Dla każdego wierzącego jest taka sama. Więc po pierwsze, na drodze, na fundamencie Bożego Słowa jest kłopot w życiu wierzącego człowieka. I kiedy z nim rozmawiam, on już od pewnego czasu odpuścił sobie Boże Słowo. Mówi: pastorze, ale przecież to jak mam jeszcze 128 raz czytać to Boże Słowo? Tak, bracie. Nie tylko 128 raz masz czytać. 1485 masz czytać raz. A jak już dojdziesz do tego, to masz czytać 5826 raz. Naprawdę, pastorze? Naprawdę. Naprawdę. Nie ma innego sposobu w życiu wierzącego człowieka, żeby był silny i mocny, jak nad ten, by karmić się Bożym Słowem. Po drugie, nastąpił problem na tej drodze relacji, komunikacji z Jego Panem, z miłością Jego życia. Najpiękniejsza relacja na ziemi, nawet bym powiedział we wszechświecie, każda zostanie zgładzona, zniszczona przez nadszarpnięcie albo zepsucie komunikacji. Nie ma relacji bez komunikacji. Żony, przyznacie, że tak jest? Wy chyba bardziej niż ktokolwiek na tej ziemi. Nie wystarczy, bracie, przyjść do domu po całym dniu, żona spyta się sercem na tacy: kochanie, jak było, opowiesz coś? Spoko. Okej, jeszcze krócej, bracie, to jest dopiero wybieg. Okej. Wiem, o czym mówię. I my, mężczyźni, jesteśmy powściągliwi w słowach. Nie umiemy wyrażać naszych emocji. Bóg chce nas tego uczyć. Chce, żebyśmy z Nim tak rozmawiali dosłownie o wszystkim. Nie wystarczy przyjść do Boga i powiedzieć: spoko. Prawdopodobnie coś się dzieje w Twoim i moim życiu, jeśli tak wygląda moja rozmowa z Bogiem. Więc mamy Biblię, mamy rozmowę z Bogiem, czyli modlitwę. Jak myślicie? Jeszcze dwie nam rzeczy pozostały. Pomożecie? Zaryzykujecie? Razem ze mną coś stworzymy? O czym byśmy jeszcze powiedzieli? Tak. Kościół. Nikt z nas nie będzie takim człowiekiem, jakiego Bóg zaplanował dla ciebie i dla mnie, bez kontekstu drugiego człowieka. Nie możesz w samotności stać się człowiekiem Bożym. Inaczej Kościół byłby niepotrzebny. A list do Efezjan mówi, że Bóg tak umiłował Kościół, że oddał zań samego siebie. Czyli takim, no nawet ważnym, ale nie za bardzo ważnym Kościół jest dla Pana Boga, prawda? A można sobie tak troszeczkę spróbować bez Niego żyć i radzić. Problem jest tylko taki, że w ciele nie ma życia poza i ponad głową. Życie jest dostarczane tylko przez głowę. Moglibyśmy dzisiaj zrobić taki eksperyment. Jeżeli macie siekierę, przynieście. Jeżeli ktoś chce zaryzykować, niech da mi swój paluch. I zobaczymy, jak w tym palcu długo będzie życie. Ale diabeł wciąż nas na to nabiera. A bo Kościół jest taki, siaki, owaki, tak? Wiem, że taki jest. I przestał być idealny, kiedy ja tam trafiłem i ty też. Ale trzeba trochę jednak pokory, żeby się do tego przyznać, prawda? Wtedy zaczynamy inaczej na wszystko patrzeć. I diabeł zrobi wszystko, żeby odciągnąć ciebie od społeczności. Jesteś bezradny. I taki jest obraz jego w Biblii. Chodzi jak lew ryczący. Ciekawe, że diabeł porównany jest do lwa. Nasz Pan też nosi takie imię, lew z Judy. Ale tutaj chodzi o jego strategię działania. Dokładnie każdy, kto się tym chociaż trochę zainteresował, wie, że dokładnie tak działa. Będzie czekał. Kolor jego sierści jest jak kolor sawanny, niewidoczny. Nigdy nie atakuje stada. Poczeka na tą jedną, odłączoną, zabłąkaną z wielu powodów. Dałeś się podejść. To osłabiło twoją więź z Kościołem. Więc mamy już trzy rzeczy. Jak myślicie, jaka będzie czwarta? Tutaj zawsze jest największy problem. Proszę? Nie zrozumiałem? Tak. Służba jest zbyt szeroka. Ona jest ważna. Ale skupię się na tym. Na osobistym świadectwie. Na osobistym świadectwie. Nie byciu ewangelistą, bo możesz mi szybko powiedzieć: ja nim nie jestem.
Chodzi o twoje osobiste świadectwo. Masz je. Jest pełne mocy. Jakiekolwiek je masz, mówię ci, jest pełne mocy. Jeżeli Chrystus jest w centrum tego świadectwa. Możesz być naprawdę super gościem. Możesz być niesamowitą gościową. Chodzisz do tego churchu, do tego Betelu. Wszyscy cię widzą, zawsze gęba uśmiechnięta, nienaganny strój. Zawsze dajesz na tacę. Zawsze czytasz Biblię z wyprzedzeniem plan, z wyprzedzeniem robisz to, żeby być najlepszym. Gadasz do tego Pana Boga o wszystkim. Już tak dobrze Go znasz i usychasz. I takie będzie twoje życie. I będzie coś będzie nie grało cały czas w twoim życiu. Ale ja jestem tak oddany Kościołowi. Jestem tak oddany Bogu. Ja Go tak kocham. I wciąż mówię ci, będzie coś nie tak. Dlatego, że od długiego już bardzo czasu nie widzisz, że to wszystko działa. Nie pamiętasz już, co to znaczy asystować w porodzie. Nie pamiętasz. To daje takiego kopa, że nie możesz się doczekać, żeby to się znowu stało. Życie musi być oddawane. Musi, jeżeli ma żyć. Jeżeli to wszystko ma pójść dalej. Tak Bóg nas stworzył. Życie musi rodzić życie, po to istniejemy my ludzie. I ten łańcuch nie może mieć końca. W duchowym świecie jest dokładnie tak samo. I tak moglibyśmy o tym długo rozmawiać. Może to robisz. Jesteś naprawdę silny, składasz świadectwo, tak? Może rozmawiasz z Bogiem, ale dałeś sobie na luz z Bożym Słowem i sławniesz. I któraś z tych nóg, z tych szprych, ja to nazywam, jest odcięta, jest osłabiona i twoje życie słabnie i zaczynasz mieć problemy. Dlatego traktuj te rzeczy bardzo poważnie. Boże, przecież ja przyjechałem tutaj z zupełnie innym kazaniem. Popatrzcie do mnie, razem ze mną jeszcze do tej księgi. Zanim powiem amen, zanim się będziemy modlić. Traktujmy poważnie Boże Słowo i traktujmy każdą lekcję z Bożego Słowa bardzo poważnie. Dlatego miałem na sercu wam to powiedzieć, Kościele Boży. Przypominać sobie te rzeczy ważne, te rzeczy fundamentalne. W jakich sytuacjach spotykamy tą kobietę, o której ja chcę dzisiaj trochę powiedzieć. Dlaczego ona, jej postawa jest taka niezwykła? Pozwólcie na kilka słów z tła, bo ono jest ważne. Kontekst zawsze w Biblii jest ważny. Po pierwsze, jest to czas wojny między Bożym ludem a Izraelem. Między Bożym ludem Izraelem a Kanaejczykami. Między Bożym ludem Izraelem, Bożym ludem Kościołem zawsze jest walka. Zawsze jest bój z wrogiem, nie z człowiekiem. Nie z ciałem i krwią. Zawsze walczymy, zawsze musimy być czujni. To jest taka sytuacja. Nigdy to się nie zmieni, dopóki nie będziemy zabrani. Dopóki nie będziemy z Chrystusem. Tam będzie inaczej. Król Jabin, dowódca jego wojska, Sysera. Czytamy, że Izrael czynił to, co złe w oczach Boga. To się często przydarza, nawet nam. Dobrze o tym wiecie. I coś się dzieje. Bóg to widzi, Bóg z tego powodu cierpi. Wydaje on Izrael w ręce Jabina, króla Kanaanu. To jest mocna lekcja. Nasze życie, jeżeli jest paskudne, jeśli jest złe, nie jest bezkarnym życiem, bracia i siostry. Dowiadujemy się, że oni wołali do Boga, bo ten dwudziestoletni ucisk dawał im w kość. Uważaj, jak żyjesz. Bóg naprawdę patrzy na twoje życie. Trzymaj je w ryzach. Składaj świadectwo. Buduj dzieła wiary. Dla Boga to jest ważne. Ale kiedy oni wołają, bo są w ucisku, Bóg daje odpowiedź. Jest wspaniałomyślnym Bogiem. Zawsze, kiedy do Niego zawołamy, a On zobaczy nasze autentyczne, prawdziwe, szczere, skruszone serce, zawsze nas przyjmie. Taki jest nasz Bóg. W takiego Boga wierzymy. Czy nie prawda? Wołaj do Niego. On zawsze odpowie. I Jego odpowiedzią na modlitwę są ludzie. To jest piękne. Jesteś odpowiedzią na Bożą modlitwę. Bóg, by sprawy tutaj na ziemi zmienić, by zmienić bieg spraw, używa człowieka, zwykłych ludzi. Te osoby nazywają się Debora i Barak. Pod ich dowództwem Izrael się zjednoczył. I znowu zaczyna walczyć przeciwko swojemu wrogowi Kanaanitom. Izrael z Bożą pomocą odnosi zwycięstwo. Ale coś się dzieje. Pozostaje Sysera, dowódca, wojska uciekł. I przetrwał. Również król Kanaanitów, Jabin się nazywał. I tutaj jesteśmy w tym momencie, w 5 rozdziale. I czytamy o tej kobiecie. Piękna jest jej postawa. Musiała być niezwykła.
w tych okolicznościach ją spotykamy. Jej zachowanie przynajmniej z kilku powodów dla mnie jest niezwykłe. Po pierwsze, chciałbym, żebyście coś ze mną zauważyli i żebyśmy na nowo tą zasadę, tą lekcję w swoim życiu odkryli. Ponieważ tak jak czytaliśmy i tak jak zrozumiałem, od pewnego czasu Bóg mówi do tego Kościoła, że chce dla niego więcej, że chce z niego więcej wycisnąć, że chce go bardziej użyć, że ma dla niego więcej. Chyba, że się pomyliłem, bracia i siostry. Chyba, że źle zrozumiałem to poselstwo, to wszystko, co się dzieje między wami z tego komentarza pastora. Tak to odczytuję i tego wam z całego serca życzę. Ale być może ta lekcja może okazać się kluczową i fundamentalną. Błogosławiona ponad inne kobiety Jael. Błogosławiona ta postawa ponad inne postawy. Dlaczego? Ponieważ Jael, kiedy o niej czytam, kiedy jestem w tym rozdziale, to widzę, że zaangażowała się, mimo że to nie była w ogóle jej sprawa. I Bóg to zobaczył. Problemem naszym, Boga z nami, jest taki, że my angażujemy się i chcemy zaangażować się tylko wtedy, kiedy rozumiemy i tak to odczytujemy. Tak, to jest moja sprawa. Tak, tutaj się włączę. Tak, to ma sens, z tego coś będę miał, to jest dobre posunięcie. A Bóg chce, żeby światło świeciło wszędzie, a sól, żeby soliła mocniej wszędzie. Tam, gdzie jesteś, tam, gdzie żyjesz, w sytuacjach, kiedy myślisz sobie, że nie jest to twoja sprawa. I to nie jest ważne, ile masz lat, bo to nie tylko w szkole, to się rozpoczyna już w przedszkolu, takie świadectwa znam, to się rozpoczyna w kołach gospodyń wiejskich, na spotkaniach seniorów, to się rozpoczyna w domach Złotej Jesieni, w domach dla osób starszych, w domach, w których ludzie są już do końca i umierają. Są ludzie, którzy to rozumieją i są ludzie, którzy angażują się tylko wtedy, kiedy mówią, to jest moja sprawa. Tak, tutaj jakiś biznes zrobię, to mi się opłaca. Być może ja jestem takim człowiekiem. Być może ty jesteś takim człowiekiem. Dlatego o tym rozmawiamy. To ja mam się zaangażować. I to jest problem, z którym Bóg się chce rozprawić. To Kościół ma się zaangażować. Wszędzie ma się zaangażować. Jeżeli światło ma rozbłysnąć, jeżeli sól ma wykonać swoją pracę. Świadczą o tym 11 i 17 werset tego rozdziału. Heber, Kenita, jej mąż, Jael. Wcześniej czytam, odłączył się od Kenitów. Pomiędzy Jabinem a Heberem panował spokój. On o to zadbał. A jednak ona się zaangażowała. Co było takiego w tej kobiecie? Boże, pokaż nam dzisiaj. Ona uznała, że warto. Moglibyśmy powiedzieć, przyłożyła rękę do dobrego dzieła i dzisiaj czytamy o niej w największym bestsellerze ludzkości. Tym czymś jest Biblia. Tym bestsellerem jest Biblia. Żadna inna księga nie wywarła takiego wpływu i nie została wydrukowana w tylu egzemplarzach. Ponieważ wychyliła się, ponieważ uznała, że to jest jej sprawa. A ile w twoim i moim życiu jest ludzi i spraw i okoliczności i sytuacji? Rzeczy, w które nie chce się zaangażować, by mieć, co by mieć? By mieć to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. Wolę leżeć pod gruszą na dowolnie wybranym boku i mieć to, co na świecie najświętsze. Święty spokój. Ale w co się mam niby zaangażować, pastorze? Znasz moje możliwości? Wiesz, kim ja jestem? Wiesz, jakie mam problemy? A moje znasz? Policytujemy się? Chcesz poznać moje życie? Chcesz coś usłyszeć więcej? Nie ma czasu na wszystko. Nie mówię z przekonaniem o tym, co mówię, dlatego, że przeczytałem fajną książkę i pomyślałem sobie, fajnie będzie wam to przekazać. Mówię, bo nawróciłem się jako młody chłopak. Nie dźwigałem ręki, pastorze, kiedy mówiłeś, czy byliście w wojsku, bo ja 6 lat nosiłem mundur. Pomyślałem sobie, to ja nie pasuję do tej kategorii. Wiem, co znaczy musztra, fala. Nie mogłem już patrzeć na ten mundur. I w takiej szkole nawróciłem się jako nastolatek. Przyznać się marynarzowi do tego, że jest dzieckiem Bożym. Boże, nic gorszego nie mógłby zrobić i wymyśleć.
Nie można było pójść pomodlić się do żadnego parku, do żadnej świetlicy, bo nie można było sobie tak wyjść. A jedynym miejscem, w którym mogłem się modlić, młodzi ludzie, mówię to nie dla szpanu, tylko dla waszego zachęcenia. Było moje łóżko, a w pokoju było 6 osób. Ja się co dopiero nawróciłem. Wiedziałem, że modlić to się trzeba przed łóżkiem na kolanach. Dzisiaj byłbym sprytniejszy. Położyłbym się do łóżeczka, przykrył kołderką i pomodlił się na językach i poszedł spać. Ale wtedy ja tego nie wiedziałem, że tak można. Więc taki, jaki byłem, klękałem przed tym łóżkiem i tylko słyszałem grubo, grubo. Ty, stary, ty, co tam robisz? Usnąłeś przy tym łóżku? Och, długo mógłbym opowiadać. 11 lat. Śmiano się z tego i wytykano palcami. Przyznawanie się do Boga to słabość dla marynarza. On jest silny i mocny. Długo było o tym opowiadać. Nie zataiłem i nie skryłem swojej wiary. Tylko i wyłącznie dzięki Bogu. Dzisiaj sobie myślę, nieraz bym się przestraszył. Szkoda, że tak jest. Że minęło tyle lat i że jestem trochę taki sprytniejszy. Umiem się tak bardziej troszeczkę zachować. Slalom gigant. Troszeczkę polawirować. Troszeczkę bardziej usprawiedliwić swoją postawę. Wtedy nic z tych rzeczy nie było w moim życiu. Boże, niech nie będzie nigdy. Przepraszamy Ciebie za to, jeśli to jest, Panie, i chcemy pokutować z takich postaw w naszym życiu. Bo jest zbyt wielu ludzi obok nas, którzy giną. Nie wolno nam chować głowę w piasek. Wiecie, jak się zachowujemy? Zachowujemy się tak, jakbyśmy byli młodym człowiekiem, który zdawał swój egzamin na bycie policjantem. Ja tak nieraz się zachowuję. I przed Panem, i przed Wami ten grzech wyznaję. Bądźcie dzisiaj przez to ośmieleni, żeby i dzisiaj Panu wyznać swój. Dostał pewien test do rozwiązania i na tym teście jest między innymi takie pytanie. Stoisz na potężnym rondzie i kierujesz ruchem, bo była awaria. Idziesz tam, gdzie jest pierwsza stuczka, lecisz, ale po drodze jest alarm. Jakaś ekipa napadła na bank, więc skręcasz i lecisz do tego banku. Ale po drodze patrzysz, a tutaj kobieta leży przy drodze. Okazuje się, że rodzi. I jeszcze kilka takich przypadków. Pytanie na końcu, co robisz? Z tym wszystkim. Pomyślał i odpisał. Zdejmuję mundur i mieszam się z tłumem. Polityka? Pastorze! Polityka, komitety, zespoły, grupy, kółka. Szkoda czasu na to. Ja muszę się modlić, pościć. To też musisz. Ale właśnie tam są ludzie i tam jest życie. I Bóg wiele razy mówi, co tutaj robisz? Trzeba wejść z wyżyn do dolin, bo tam są ludzie. Oni są w polityce, są w komitetach, są w zespołach, są w grupach, są w kółkach. Nie prowokujcie, bo wymyślę jeszcze więcej. Rozumiejąc to, wszędzie tam chcę być, by być solą i światłem. Bo tam oni są i my do nich musimy pójść. Te trudności, te sytuacje, które są na pozór trudne, mogą stać się dla nas możliwościami. Do tego, żeby mieć wpływ, być użytym przez Boga. Więc opuść swoje bezpieczne krzesełko, do tego Cię zachęcam. Gdy dzieją się tragedie, gdy rozpadają się małżeństwa, gdy alkohol i narkotyki zbierają swoje żniwo, gdy pojawia się znienacka choroba, gdy umiera najbliższa osoba, gdy bieda puka do drzwi, a prym wiedzie przemoc i niemoc, co robisz? Myślisz, zdejmę mundur, i zmieszam się z tłumem? Myślisz, że musisz mieć całe pieniądze tego świata, żeby zaradzić? Myślisz, że musisz mieć nie wiadomo jakie możliwości, żeby coś z tym zrobić? Jeśli cokolwiek mamy zapamiętać z tej usługi, to chciałbym, żebyśmy zapamiętali to jedno zdanie. Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz. I zrób to, co możesz. Nie rozpoczynaj tam, gdzie chciałbyś być. To nie jest Boża droga. Nie rozpoczynaj z tym, co chciałbyś mieć. I nie rób tego, co chciałbyś zrobić, tylko co możesz. O tym jest ta historia. Dlatego będę posuwał się dalej. Co Biblia na to mówi? Jak Pan patrzy na nas, gdyż macie pełnię w Nim, Kolosan 2:10.
W Chrystusie mam wszystko, czego potrzebuję do życia i pobożności. W Chrystusie, nie w banku. Pieniądze są ważne. Ale nie w tych sytuacjach, o których rozmawiamy. Nie na początku drogi. Nie w sytuacjach, o których przeczytałem. A miłość, prawdziwa i autentyczna, wciąż robi na ludziach wrażenie. Wciąż. Jeżeli jest prawdziwa, jeżeli stanie się motywacją twojego życia, zachowasz się jak Jael i nie powiesz, to nie jest moja sprawa. Niech sobie szydełkują, niech sobie politykują, niech sobie gawędzą i niech sobie poumierają, powiesz. Ale ona taka nie była. I Bóg mówi o niej, ona jest błogosławiona ponad inne kobiety. Bo mimo, że to nie była jej sprawa, ona uznała, że to jest jej sprawa. Bo bieda, przemoc, strach, trudności. To jest nasza sprawa, Kościele. Po to jesteśmy powołani, to jest nasze życie. Tych, których nie lubimy, to jest nasze życie. Im bardziej ich nie lubimy, tym jest to bardziej nasza sprawa. I Bóg będzie nas rozciągał, będzie nas łamał do granic. Jeśli Mu na to nie pozwolimy, będziemy wciąż siedzieć w tej bezpiecznym miejscu, w swojej ławeczce i będziemy się cieszyć, że możemy odprawiać nabożeństwa. I będziemy słuchać kolejnego proroctwa i kolejnego i będziemy się cieszyli, że Bóg do nas mówi. I nawet nie zauważymy, kiedy odprawią nam pogrzeb. Nie po to zostaliśmy powołani, prawda? Halo, nie po to zostaliśmy powołani, prawda? Naprawdę nie po to zostaliśmy powołani. Nad moim biurkiem wisi taki napis duży, często na niego patrzę. Okręty, które lubię, nie dziwicie się, są piękne i majestatyczne w porcie. Prawda, że tak jest? Moja żona wie, każda pipiduwa, jakaś taki malutki, rybacki, zapyziały porcik, gdzie śmierdzi, przepraszam, pachnie, dla mnie pachnie cudownie. Te ryby, ta mączka rybna, znacie te zapachy? Lepiej nie poznawajcie, jak nie lubicie takich klimatów. Gdzie jest sama stal i rdza. Jak ja to zobaczę, to po prostu... Ona często do mnie mówi, to idź już, my tam później dojdziemy. Ja coś wam powiem. Choć jest piękny i majestatyczny w porcie, to nie po to buduje się okręty. I dla wielu z nas jest taki moment, Bóg mówi, ja to wszystko naprawdę chcę zrealizować. Ale to jest najwyższy czas, żeby odwiązać swoje bezpieczne, żeby odwiązać swoje cumy, liny i odbić z bezpiecznej przystani. To jest najwyższy czas. Czyli Bóg nie mówi, wy jesteście światłością świata, solą ziemi, światła się pod korcem nie stawia. Czy Bóg nie mówi, dobro złem zwycięża i kto umie czynić dobrze, a nie czyni? Wow. To jest już za mocne, pastorze. Ale w mojej Biblii w liście Jakuba w 4 rozdziale, 17 wersecie tak jest napisane. Mamy odwagę to powiedzieć? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni? Grzeszy? Jest pewien problem, jest sprawa na rzeczy z nami. Naprawdę czujemy się cudownie, jesteśmy kochani, mamy wspaniałe relacje, jest tak bezpiecznie, jest tak cieplutko, jest tak fajniutko. Kościół. Bracia, ja to mówię do siebie. Siostry, ja to mówię do siebie. I pytam się, jak długo chcę udawać, że wokół mnie nic się nie dzieje, że nie ma wojny, że nie ma problemów, że to nie jest moja sprawa. To jest moja sprawa. I Bóg wyraźnie do mnie mówi, że to jest moja sprawa. Ale ja chcę się ukryć za pewnym alibi. Chcę Mu powiedzieć, Panie, ale co ja mogę zrobić? Problemy są tak wielkie, a moje możliwości są tak małe. Chcesz wiedzieć, co zrobiła Jael? Interesuje cię ta lekcja? Kobiety, która jest błogosławiona ponad inne kobiety? Ja jak to odkryłem, byłem bardzo tym zachęcony. Ona wyszła na spotkanie Sysery. To jest dla mnie ważna lekcja. Ona wyszła na spotkanie Sysery. Ona nie czekała w namiocie na niego, żeby on wszedł. Na pewno by to zrobił. To był facet, który uciekł z pola bitwy. Kochani, wtedy nie walczono kałasznikowami, pistolecikami. Wtedy nie walczono zza ekranu komputera. Wtedy inaczej bitwy się rozgrywały. To był zawodowy morderca, żołnierz, który uciekł z pola walki. Wiecie, jak on musiał wyglądać?
Ja sobie go wyobrażam, że on ociekał krwią. Że na jego twarzy wszędzie była krew, może jeszcze w luku ten miecz, który był zbroczony krwią. Nie wiem, nie chcę fantazjować, ale tak to mniej więcej wyglądało. Uciekł. Był zmęczony, szukał pomocy, schronienia. Ona. Wyobrażam sobie, nie taki siłacz, mocarz, kobieta, tak sobie ją wyobrażam. Może krucha, może skromna, może drobna. Nie wiemy tego wszystkiego. Ale ona wyszła na spotkanie z Sysery i zaprosiła go do siebie, bo miała bardzo konkretny plan, zamiar. Jaki jest twój? Jaki jest twój zamiar i plan? Będziesz czekał, aż rzeczy się będą działy, czy będziesz wychodził sprawą naprzeciw? To nie jest filozofia chrześcijańska. Czekać, siedzieć i czekać i rzeczy niech się dzieją. Nie. Wiem, że tak nie jest. Chociażby wtedy wiem, gdy czytam list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. Czy ktoś pamięta, o czym mówi 11 rozdział, 1 werset? Wiara jest pewnością tego czego? Czego się spodziewamy? To więc mi powiedz, czego się spodziewasz. To powiedz sobie. Powiedz mi, co widzisz, kiedy zamkniesz oczy. Nic, śpię i będę czekał na to, co się będzie działo. Można przeżyć tak życie. Ja to doskonale rozumiem. Jestem wiele razy kuszony, by tak życie przeżyć. Ale nie o tym mówi ta historia. Czego się spodziewasz dla siebie, dla swoich najbliższych? Co się stanie? Do czego będziesz dążył? Co zrobisz, by sprawy się potoczyły inaczej niż się toczą? Jeżeli robisz wciąż rzeczy tak, jak robisz i nic się nie zmienia, to trzeba coś zmienić. To robisz źle. To jest w encyklopedii Webstera to jest definicja absurdu, bracia i siostry. Wciąż wszystko robić po staremu i spodziewać się nowych rezultatów. Wciąż robić wszystko tak, jak się utarło, że robię i na pewno będzie inaczej. Ale jak? To jest definicja absurdu. To się nigdy nie wydarzy. Jeśli coś się zmieni, to możemy z wielkim prawdopodobieństwem powiedzieć, że jeśli się zmieni, to na gorsze. Będzie tylko gorzej. Jael wyszła sprawą naprzeciw. Boże, dziękuję za tą kobietę. Miała konkretne zamiary, ona nie improwizowała. To jest dla mnie ujmujący przykład osoby, która się nie poddaje. Nie poddaje się życiowym okolicznościom. Nie pozwala im wpływać na swoje życie. Nie pozwala im kontrolować swojego życia. Ale wychodzi im naprzeciw, stawia czoła, podejmuje inicjatywę. Dzięki Bogu ma kontrolę i ma wpływ. Kolosalny ma wpływ. Moglibyśmy powiedzieć, ma zabójczy wpływ ta kobieta. I w pewnym sensie o to chodzi w naszym życiu. Wyjaśnię to. Jeszcze nie idźcie do domu. Jeśli chcecie usłyszeć, co mam na myśli. Ano to. Zamiast narzekać, uciekać, izolować się, tworzyć kółka wzajemnej adoracji, wciąż się tylko modlić, organizować całe noce, krucjaty modlitewne, posty. Jeżeli ktoś usłyszał dzisiaj na tym zwiastowaniu, że ja mówię, że to jest złe, jesteś w błędzie. To są bardzo dobre rzeczy i ja też to robię. Ale tylko po to, żeby nabrać siły, wstać z kolan i iść dalej i coś z tym zrobić. Bo inaczej to mnie rozsadzi. To mnie rozsadzi. Ja muszę coś z tym zrobić. Zamiast zamykać swoje serca, drzwi swoich domów, zaprośmy do nich Syserę. Ona zaprosiła go, bo go bardzo miłowała. I nie mogła się doczekać, kiedy ten ulubiony przez niej dowódca wrogiej armii przyjdzie do jej namiotu i ona będzie mogła go ugościć. Tak było, prawda? Kto jest Syserą w twoim życiu? Widzisz tą gębę, tą twarz, przepraszam? Takich ludzi nie brakuje w naszym życiu. To najprawdopodobniej właśnie przed nimi powinniśmy otworzyć drzwi naszych domów. Inaczej przełomy nie będą się działy. Czytaliście kiedyś jakieś doniesienia i reportaże z takich państw jak na przykład Brazylia? Bracia i siostry?
co ósma osoba w Brazylii jest zielonoświątkowcem. To co takiego wielkiego? To nie jest przecież aż tak dużo. Co ósma osoba? Wyobrażasz sobie na ulicy, co się dzieje? Jesteś, to jest więcej niż pewny, że każdego dnia, kiedy wyjdziesz na ulicę, spotkasz brata i siostrę. Będzie on w sklepie, będzie gdziekolwiek. Reporter Rzeczypospolitej, który opisywał ten fenomen, napisał: ja widzę, kiedy to śledzę, że ich siła właśnie jest w tym. Oni idą od drzwi do drzwi, stukając i pukając. I wiecie, co mówią? Jasne, tam trzeba sobie powiedzieć. Nie żyją w tych pięknych warunkach, co my ludzie. Żyją znacznie skromniej. I właśnie Kościół wykorzystuje to, puka, chodzi od drzwi do drzwi i pyta, możemy w czymś pomóc? Halleluja, przyszliśmy porozmawiać o Panu Jezusie Chrystusie. Czy On jest Twoim osobistym Panem i Zbawicielem? Nie działają w ten sposób bracia i siostry. Proszę, nie potępiajmy ich. Ale ten, pozwól, że wykażę Ci na podstawie argumentacji biblijnej. Myślicie, że tylko świadkowie Jehowy tak robią? Jesteśmy mistrzami w takich rozmowach. A dużo trudniej jest zapytać się po prostu, jak mogę Ci pomóc? Co mogę dla Ciebie zrobić? Od tego tak naprawdę wszystko się rozpoczyna. Pomyśl o swoim sąsiedzie, znajomym, koledze z pracy, szkoły. Dajmy mu nie tylko wody, jak przyjdzie do nas, ale i mleka. Upieczmy ciasto, powiedzmy, kim jesteśmy, kim jest dla nas Jezus Chrystus wtedy. Powiem wam, to wywrze na nim kolosalne wrażenie. To wciąż robi na ludziach kolosalne wrażenie. Gdzie mieszkasz? Ilu sąsiadów z twojej klatki było u ciebie w domu? Modlisz się? Modlisz się tak, że nikt nie jest w stanie ci dorównać charyzmą, głosem w kościele? Ale mieszkasz w tym bloku już 10 lat. I twoi sąsiedzi nawet nie wiedzą, kim ty jesteś. Ale ty się wciąż o nich modlisz. I nigdy na to nie wpadłeś, że jeżeli nie umiesz piec ciasta, to w cukierni za rogiem możesz coś dobrego kupić. I nigdy cię nie olśniło, że jednak po drodze nauczyłeś się tej skomplikowanej czynności parzenia kawy. Nawet ja bym, bracia i siostry, potrafił dzisiaj każdego nauczyć tego, o czym mówię. I nigdy nie pomyślałeś o tym, że można przygotować filiżanki, postawić je na stół i zadzwonić do drzwi i powiedzieć: dzień dobry, jesteśmy sąsiadami. Tak? Pan tu mieszka? Tak. Tam. Piętro wyżej. Naprawdę? I pomyśleliśmy sobie o tym, że mieć dobrego sąsiada to jest wielki skarb. Moja żona upiekła ciasto, ja zaparzyłem kawę. Mogliby Państwo nas odwiedzić, moglibyśmy się troszeczkę poznać. Bo przyjdzie taki moment, że gdzieś będę chciał zostawić klucze. Państwo może też. I poprosić kogoś o podlanie kwiatków. Dobrze jest, jeżeli ludzie nie żyją obok siebie. Pan tak serio mówi? Naprawdę? Nie czuje Pan, jak ciasto pachnie? Czy my naprawdę nie mamy problemu z takimi drobnymi rzeczami, bracia i siostry? Nie, nie, z modlitwą nie. Z długimi modlitwami i z postami nie. Nauczyliśmy się tego. Ale czy naprawdę nie dotykamy sedna? Jeżeli nie, jeżeli tak żyjesz, to ja chcę się od Ciebie uczyć i mówić, jesteś błogosławiony ponad innych. Tak jak Jael. Ale jeżeli to Ci umyka, to czas z tym skończyć. Bo to jest sedno, to jest prawdziwe chrześcijaństwo. Nie przez przypadek co ósma osoba jest w Brazylii zielonoświątkowcem. Żyjąc z Bogiem nie ma przypadków. Tak rozchodzi się Boża miłość. I ona, to jest moje ulubione powiedzenie, zawsze znajdzie sposób. Zawsze. I tych sposobów jest krocie kroci. Tylko obojętność, jeśli ona w nas jest, jest jej więcej niż miłości, wciąż będzie znajdowała wymówki. Jak ja już długo mówię, wydaje mi się, że już to kazanie jest takie długie. Ale dobra, powiem jeszcze o kilku rzeczach. Popatrzcie, ona zachowuje się niesamowite. Niesamowicie. Odnalazła się. Wykazuje inteligencję, spryt. Tak.
To są ważne cechy, przebiegłość. Jeżeli chodzi o zwiastowanie Chrystusa, to są ważne cechy, bracia i siostry. Trzeba być twórczym, trzeba być inteligentnym. Trzeba znajdować sposoby. Bóg chce nam w tym pomóc. Rozumiała i wiedziała, jak wykorzystać tę sytuację, zaistniałe okoliczności. Skąd to wiem? No tak to rozumiem. Jeżeli się wam to nie podoba, wybaczcie mi, ja dzielę się swoim zrozumieniem. On prosi o wodę, ona daje mu mleko. Ho, ho, ho. No nie miała wody i dała mu mleko. Nie, nie, nie. Raczej nie miała mleka, a wodę na pewno miała. Moja żona zazwyczaj pije mleko wtedy, kiedy nie może spać. A jeszcze sobie podgrzewa. A potem tak pięknie chrapie. Śpi tak błogo. Bądźcie nie... Żona mówi, że ja tak głośno chrapię, że nie słyszę jej w ogóle, także o czym ja mówię. Bądźcie niewinni jak gołębice, roztropni jak węże. To jest w Biblii, czy nie, bracia i siostry? Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 16 werset. Czy taka nie była misja 12 apostołów? Gdyby tak się nie zachowywali, nie byłoby nas tutaj dzisiaj. W każdej życiowej sytuacji, okolicznościach użyj danej ci od Boga roztropności i czyń to, co masz czynić w niewinności. Niech najgorsza i najtrudniejsza sytuacja stanie się powodem i możliwością działania Boga przez ciebie. Tego ci życzę. Najtrudniejsza, najbardziej niesamowita. Światło objawia się tam, gdzie jest ciemność. Miłość objawia się tam, gdzie jest oziębłość. Pokój tam, gdzie jest zamieszanie, a radość tam, gdzie jest smutek i ból. Dlatego tam musimy być. Chyba, że tego nie mamy. A wtedy z pustego nawet Salomo nie naleje. Ale wiem, że mamy. Widzę wielu wspaniałych, uśmiechniętych ludzi. Popatrz dookoła. Ludzi, których mijasz, znasz, spotykasz. Popatrz na konkretne sytuacje z twojego podwórka, z którymi się stykasz. Pomódl się i pomyśl, co ja mógłbym zrobić. Użyj roztropności, swojej elokwencji. Chłopie, jesteś mądry i bystry. Kobieto, jesteś wspaniała, masz tyle zdolności. Bóg wzywa nas do tego. Co możesz zrobić? Użyj mleka. Dodaj trochę mąki. Postaw czajnik z wodą. Użyj wiertarki, auta, maszyny do szycia, instrumentu muzycznego, pieca, komputera, działki, kawy, umiejętności, znajomości, wiedzy. Wyjdź naprzeciwko ludziom i ich potrzebom i zrób to, co możesz. Nie to, co byś chciał zrobić. To, co możesz. Każdy z nas ma talent, dar. Niech go tylko użyje. W sensie zdolności. Ale powiesz, jak? To nie jest takie proste. Czy ty znasz moje życie? Gdzie? Co ja mam zrobić? Czy ty wiesz? Ona zaczęła tam, gdzie była. Nie wybudowała najpierw domu. Nie zaprosiła go do pięknej restauracji. Zaprosiła go tam, gdzie żyła. A wiecie, gdzie żyła? W wypaśnej willi. Ale miała hawirę. Willę. Wejdź, panie, do mojego namiotu. Powiem wam, w Dekatlonie są za kilka złotych. Ale nie musisz kupować namiotu. Prawdopodobnie masz dom nad głową. Chciałem powiedzieć dach nad głową. Czy śledźcie to, co ja mówię. Nawet nie miała mieszkania, tylko namiot. Uwielbiam tą historię, ponieważ kiedy patrzę do tyłu, wszystkie największe rzeczy rozpoczynały się, czy to w namiocie, czy to w stajni. Nie było wypaśnych obiektów, budynków. Nikt w ten sposób sprawy nie pojmował. Dziękujemy Bogu dzisiaj, że mamy takie warunki. Ale wtedy się nikt nie rozkliwiał i nie modlił się, Boże, mamy tylko namioty i stajnie. Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Nie tam, gdzie chciałbyś być i użyj tego, co masz, a nie co chciałbyś mieć. Zbawienie. Abraham żył w namiotach. Zbawiciel świata urodził się w stajni. Ruch zielonoświątkowy urodził się w stajni. Bracia i siostry na Azusa Street. Czarnoskóry człowiek William Seymour, który wcześniej nawet nie mógł wejść do szkoły Williama Barrata, którego znamy, bo Barrat był biały, a on był czarny. Mógł tylko przez okno słuchać wykładów i tak, żeby nikt nie zauważył, że on tam podsłuchuje. Ewangelia, Kościół, taki był.
Nie tak dawno, 1900 rok. I Bóg do niego mówi, tak nie może być. Ludzie z wszystkich narodów i języków muszą się modlić razem. To jest prawdziwa Ewangelia. Wynajął stajnię, zaczął robić tam nabożeństwa i wszyscy mówimy, że to była tak naprawdę kolebka ruchu zielonoświątkowego, bo tam był fix i mix. I każdy miał wstęp i każdy mógł się modlić. Czy to jest Kościół? Bez względu na wszystko, majętność, kolor skóry, znajomości, wykształcenie, przed Bogiem jesteśmy równi. Zacznij tam, gdzie jesteś, bo tak się wszystko rozpoczynało. Czytamy o bohaterach wiary. Największe kościoły na świecie rozpoczynały się w namiotach. Dopiero potem powstawały wspaniałe budynki. W bloku, domku, zakładzie pracy, szkole, na uczelni. Wiecie, ile mam takich przykładów? Otwórz swoje serce i swój dom dla ludzi, okaż im miłość. To zrewolucjonizuje twoje życie. A ich, gdy ich zaprosisz, pozbawi życia. A w zamian dostaną nowe życie. I o to Panu Bogu chodzi. Byś stanął przed Nim, posłuchał, poszukał sposobów, bo miłość zawsze ten sposób znajdzie. A jeśli odkryjesz w sobie obojętność i stałe wymówki, to razem ze mną dzisiaj przepraszaj Pana Boga za to, że takim jesteś człowiekiem. Bo to zniszczy Ciebie. Takie życie zniszczy Cię. Chociażbyś nie wiem, kim był i miał co. Nie wiem, co miał. To zniszczy Twoje życie. Będziesz wyjałowiony za jakiś czas. Użyła tego, co miała. Miała bardzo dużo. Powiem Wam, miała bardzo skomplikowane rzeczy. Dlatego mogła tak zadziałać. Dlatego wygrała. Miała palik od namiotu i młotek. No to nie jest takie proste, pastorze. Czy Ty wiesz, jak się używa palika i młotka? Wiem. Wiem, naprawdę. Bardzo często śpię w namiotach. To jest tylko tak? Jest. Po sprawie. Jeżeli nie umiesz używać palika i młotka, to mówię Ci, nawet ktoś taki jak ja nauczy Cię używać tego. I moja żona widziała, że ja umiem używać młotka. Z innymi rzeczami może sobie mniej radzę i dobrze, że to jest w tej historii. Palik i młotek. Od tego się rozpoczyna. Proste rzeczy, nieskomplikowane narzędzia. Popatrz na siebie, na to, co masz. Pomyśl dzisiaj razem ze mną, jak możesz tego użyć. Wiecie, Walt Disney mówił, na pewno nie ma takiej osoby, która by nie słyszała o Waltzie Disneyu, ja miałem tylko wyobraźnię. Ktoś z Was jej nie ma? Pieniądze miał mój brat. Kto dzisiaj nie zna Walta Disneya? Pieniądze miał mój brat. Mówił, wszystko rozpoczęło się od myszki. Jeśli umiesz coś wymyślić, to znaczy, że umiesz to również zrealizować. I to widać w całej Biblii. Użyj po prostu tego, co masz, nie co chciałbyś mieć. Użyj swojej wyobraźni, determinacji, może innej cechy, umiejętności, zdolności. Jak masz pieniądze, też ich użyj. Jeżeli umiesz obsługiwać jakieś narzędzie, użyj tego narzędzia, pomóż komuś. Użyj. Uśmiechu. Rąk i nóg. Niektórzy nawet tego nie mają. I Bóg ich używa. Powinniśmy być zawstydzeni i zażenowani taką sytuacją. Nie mają nawet rąk i nóg i Bóg ich używa. Czy ktoś kiedyś słyszał o Kamilu Cebulskim? 21-letni młodzieniec. Ja mogłem go poznać. Miał seminarium na temat zarabiania kasy, pieniędzy, przepraszam, w naszym kościele. Bardzo ciekawy młody człowiek. Wraz z przyjacielem stworzyli firmę ESC Poland. Znał się tylko na komputerze i to był początek. Zaczął działać na rynku internetowym i stworzył coś takiego, co znamy pod nazwą sklep internetowy. Wiedziałeś, że to się rozpoczęło od 21-latka Kamila Cebulskiego? Czy ktoś jest na tym miejscu? Nie, na pewno jest, ale może powiem tak, czy ktoś chociaż raz kupił coś w sklepie internetowym, to nie jest grzech. Możemy się przyznać. Czy ktoś nie wie o takim zjawisku? Sklep internetowy, bracia i siostry, jest na tym miejscu? Chcemy o tym opowiedzieć. Czy wobec jest takie zjawisko, sklep internetowy. Możesz tam kupić dzisiaj, możesz tam już kupić wszystko. Od szpilki po czołg. Ludzie już nie chcą ruszać się ze swoich domów i iść na zakupki do sklepu za rogiem. Lepiej www.ceneo.pl. Kamil Cebulski to stworzył w swoim garażu. Potem to wszystko sprzedał i zaczął robić nowe rzeczy. Miał tylko znajomość komputera i garaż.
zajął 7 miejsce w rankingu najbogatsze polskie młode gwiazdy. Ranking ten wydrukowało takie czasopismo Wprost. Uplasował się obok takich gwiazd, które możecie znać. Robert Kubica. Ktoś słyszał to nazwisko? Maciej Lampe, koszykarz, jeżeli ktoś nie słyszał. Agnieszka Radwańska. Marta Damachowska. Czy Maciej Popowicz. To jest twórca serwisu Nasza Klasa. Całkiem niedawno wpadł mi w ręce artykuł, który opisuje życie faceta, mężczyzny, nieżyjącego już. Nazywa się Soichiro Honda. Ktoś słyszał o Hondzie? To jest długa, pouczająca historia. Zachęcam do biografii. To uczy pokory. Jak Bóg rozciągał ludzi, jak ich prowadził. Człowiek, który nie miał nic, próbował, tracił, rezygnował, tracił, znowu się zbierał. Wiecie, jakie było motto jego życia? Bóg nigdy nie zamyka przed nami drzwi, jeśli później nie chce otworzyć lepszych. Jesteśmy w stanie tak pomyśleć o swoim życiu? Jakie drzwi przed tobą Bóg zamyka? Jakie otwiera? Czy wejdziesz przez nie? Mam nadzieję, że zamyka wygodnictwa, arogancji, pychy, samozadowolenia, zezbawienia chociażby. Z tego, że jest ci już tak dobrze, jest tak wygodnie. Mam nadzieję, że przed tym zamknie dzisiaj przed nami drzwi. Drzwi wymówek. Takiej źle pojętej świętoszkowatości, pobożności, bracia i siostry. Bo prawdziwa pobożność to jest to, o czym mówimy. To jest zauważyć nędzę i biedę. Marnoty i mizerię drugiego człowieka. To jest prawdziwa pobożność. Jeżeli ktoś nie wierzy, niech znajdzie to w Biblii. O tym Biblia mówi. Zachęcam do takiej postawy. Czy zamknie dzisiaj? Czy mu się to uda? I kończąc, zrobiła to, co mogła. I możesz mi zadać to pytanie. Pastorze, co ja mogę zrobić? Nie mam nic. Nic nie umiem. To jest takie trudne. Ale to jest kwestia spojrzenia. Jedno zdanie już prosiłem, żebyś zapisał i zapamiętam na całe życie. Pamiętacie, jak brzmiało? Rozpocznij tam, gdzie jesteś. Użyj tego, co masz i zrób to, co możesz. A teraz proszę, zanotuj drugie. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt wybujałe marzenie i prośba kaznodziei, żeby zanotować dwa zdania z kazania. Drugie zdanie brzmi tak. Zawsze możesz coś zrobić. Mówię ci zawsze. Pomyśl o tym. Zawsze możesz coś zrobić. Po drugie, zawsze możesz jeszcze coś zrobić. Zawsze. I po trzecie, zawsze możesz jeszcze coś zrobić lepiej. To jest droga, do której Pan Bóg wszystkich nas zachęca. I wiemy i dziękujemy Bogu za takie świadectwa, jak świadectwo Nika Wójcicza, który się nie tłumaczy tym, że nie ma żadnych możliwości, ale słyszy o nim cały świat, bo taki, jaki jest, dociera do tysięcy, milionów ludzi. Nawet do tego stopnia, że potrafi powiedzieć, choć to jest bardzo trudne, naprawdę bardzo kontrowersyjne, potrafi publicznie powiedzieć, wierzę, że taki był Boży plan dla mojego życia. Bo gdybym miał ręce i nogi, to nie wiem, czy bym dzisiaj przed wami stał. Jakie dzisiaj Bóg zamknie przed nami drzwi, jakie otworzy. Jeden zawsze zobaczy szklankę do połowy pustą, niewielu do połowy pełną. Jeden mówi, ja mam tylko ręce i nogi. Drugi mówi, ja mam aż ręce i nogi. I przykładem dla mnie jest Jonatan i jego giermek z pierwszej księgi Samuelowej. Saul leży pod jabłonką granatową, nie przejmuje się niczym, że jest wojna, a Jonatan nie zadowala się tym. I tutaj na tym miejscu wielu z nas dokładnie ma taką postawę. Leżymy pod jabłonką granatową i w ogóle nie przejmujemy się tym, że wojna naokoło nas szaleje. I można by tak żyć. Bracia i siostry, my tak możemy naprawdę żyć. Tylko, że wojny się nie da zignorować. Jeżeli będziesz udawał, ignorował, to i tak dostaniesz któregoś dnia kulkę w łeb. A diabeł nie będzie się pytał. Nie będzie omijał cię dlatego, że ty ignorujesz. Zabierze twoje dziecko.
Nie, nie posunę się dalej. Ale on naprawdę tak działa. Jeżeli nie zrozumiesz, że musisz stale walczyć, dlatego, że bój toczymy, nie stoczyliśmy. Stale toczymy z ciałem i krwią. Nie. Nie z ciałem i krwią właśnie. Ludzie nie są naszymi wrogami. On jest naszym wrogiem. On przyszedł po to, żeby zarzynać, żeby wytracać, żeby zabijać. Nie spocznie nigdy. Nigdy. Nie będzie o nic pytał. Nie będziemy spać, mam nadzieję. Jonatan nie zadowala się z tym i wiecie, co mówi? Zróbmy coś. On nawet nie mówi co. Ja chciałbym i modlę się o to, żeby na końcu okazało się, że wielu z nas stanie i powie, nie, no Boże, ja coś muszę zrobić. Ja nawet nie zachęcam cię do tego, nawet nie jestem aż taki uporczywy, żebyś powiedział dzisiaj sobie, co to będzie, tak? Ja tylko chcę cię wezwać takie postawy, że powiedz sobie, nie wytrzymam już. Po prostu muszę coś zrobić. Bo inaczej się nic nie stanie i będzie wszystko po staremu, tak? Naprawdę dźwignę te swoje 4 litery i coś zrobię. Bo widzę wyraźnie, że Bóg mnie do tego wzywa. Jeżeli ta kobieta potrafiła coś zrobić, mając tak niewiele, to ja też mogę. I to mi się marzy. Żebyśmy przez takie otwarte drzwi dzisiaj wyszli. To jest moja tęsknota, marzenie odnośnie swojego życia i Kościoła, który kocham, któremu służę od tylu lat już. I widzę, że mamy zbyt wydumane pragnienia, marzenia. A tutaj, na ziemi, tu, w tym miejscu, tu, na moim podwórku zawalam rzeczy, które naprawdę mogę zrobić. Taki, jaki jestem, z tym, co mam teraz, tutaj, dzisiaj. Mogę. Mogę. I Bóg się pyta, czy rzeczywiście to zrobię. I wiecie, co się dzieje? Ta historia mówi o tym, że oni poszli wspinając się, dlatego to lubię, na rękach i nogach. Nic więcej nie mieli. Wspinali się na rękach i nogach, a wróg kładł się pokotem. Bo powiedzieli, musimy coś zrobić. Ostatnio, może nie już ostatnio, kilka lat temu słyszałem przykład o kobiecie, której możliwości były żadne. Mąż nie był chrześcijaninem, nie popierał jej zaangażowania w Kościół, nie pozwolił jej chodzić do Kościoła. Jak się dowiedział, że dała jakieś pieniądze, to była bura, rękoczyny. Jej pastor mi to opowiadał. Więc się modliła, bo to mogła zrobić. Okazało się, że wystarczą tylko jej ręce i nogi. Tak jak w tej historii. Bóg przysłał do niej człowieka. Puk, puk. Dzień dobry. Słyszałem, że w ogródku u pani są robaki. Wystraszyła się, uciekła. Zamknęła drzwi. Ale spotkała sąsiadkę, jak szła do sklepu. Ty, był u ciebie ten facet w kapeluszu? Jaki facet? No on mówi, że mam robaki w ogródku. I ty też je masz przecież. Był, ale ja uciekłam, bo myślałem, że jakiś szajbus. To jest jakiś... Tych domokrońców nie brakuje, tych różnych takich naciągaczy. Nie brakuje, prawda? I co? Ja go zaprosiłam. Wiesz, on mi dał rękawiczki, pudełko, zaprowadził mnie do mojego ogródka, pogrzebaliśmy w ziemi, powiedział te robaki do tych pudełeczek, a ja w tygodniu odbiorę i zapłacę. Wiecie, ludzie są dziwni. Na rynkach azjatyckich takie robaczki to, powiem wam, niebotyczne kwoty. No cóż, tego nie zmienimy. Za tydzień, puk, puk, pan w kapeluszu, proszę. Tu są pudełeczka, chodźmy do ogródka, rękawiczki, niech pani te robaczki do tych pudełeczek pozbierała, puk, puk, przyszedł, odebrał. Wiecie, co pastor mi powiedział? Wiecie, ile dała na misję, bo to było jej marzenie w pierwszym miesiącu? $1000! Robaczki w ogródku. Modlitwa, rękawiczki, pudełeczko. Bóg jest niezwykły. Bóg jest niezwykły. Boże, abyśmy tylko nie ograniczali cię w twoim działaniu. Wzięła palik, młotek, przyłożyła do skroni Sysery, uderzyła młotkiem, zrobiła to, co mogła. To każdy z nas umie. Efekt murowany, bracia i siostry, druzgocący, zabójczy. I o to chodzi, żebyśmy doprowadzili do ludzi do tego momentu w ich życiu i zabili to, co trzeba zabić. Stare życie, by się w nich, a nowe by przyszło od Boga. Coś się niesamowitego stało. Pełne zwycięstwo. Kiedy czytam tą historię, kiedy kończymy, pełne zwycięstwo, bracia i siostry. Pan upokorzył Jabina wobec Izraela. Kiedy się dowiedział, kobieta, palik, mleczko, wiecie, zawodowego zabójcę,
Morale Izraela, jak myślicie, co się stało z Izraelem? Kiedy usłyszeli o Jael. Ona to zrobiła, tego mordercę. Ręka, czytamy, synów izraelskich stała się twardsza. W końcu zginął nawet Jabin, król Kanenitów, odwiecznego wroga Izraela. Cztery słowa puenty, pozwól, i będziemy się modlić. Zauważ to. W imieniu Jezusa proszę. A nawet powiem tak jak Paweł, apostoł. Zaklinam was, bracia i siostry. Przez miłosierdzie Boże, proszę, błagam. Zauważ to razem ze mną. Nie żyję tu i teraz tylko dla siebie. To zniszczy moje życie. Chociażbym nie wiem, jak pobożnego człowieka się uważał. Chociażbym nie wiem, ile razy już Biblię przeczytał, ile modlitw wzniósł. Bóg mi to przypomina. Mówi mi Piotr, jesteś tyle wart, ile dajesz siebie innym. Mówi do mnie Piotr, twoje życie ma tylko sens, kiedy jest poświęcone innym. I kiedy patrzę na krzyż, dokładnie to widzę. Miał wszystko, poświęcił wszystko. Swoim bogactwem. Ja jestem jego i ty bogactwem ubogacony. Czy tak to nie działa, bracia i siostry? I nie będę szukał większego autorytetu. Nie będę. Twoje zaangażowanie, bierność zawsze odbije się efektem na innych. Miłość czy wymówki? Czy masz zamiar dalej tak żyć? Co zrobisz ze swoim życiem? Kim jesteś? Z tym, co masz? Co możesz zrobić? Czy chcesz żyć dalej tak, jak żyjesz, jak dotychczas? Bezpiecznie, zachowawczo? Nie wychylać się, bo to przecież nie moja sprawa? Albo staniesz razem ze mną do modlitwy. W prostocie, w szczerości serca powiesz Bogu tak. Będę jak Jael. Będę jak Jael. Od dziś to jest moja sprawa. Boże, wybacz, że to nie była moja sprawa, często i gęsto. Było mi tak dobrze. Od dziś to jest moja sprawa. Wyjdę okolicznościom naprzeciw. Będę roztropny i niewinny. Zacznę tam, gdzie jestem. Użyję tego, co mam i zrobię to, co mogę zrobić z Bogiem dla Jego chwały oraz dla pożytku i ratunku ludzi. Amen. Niech was Bóg błogosławi, Kościele. Panie, twoje słowo mówi błogosławiona ponad wszystkie kobiety, Jael. Boże, jest tak wiele przykładów w Biblii. Dzisiaj dotknęliśmy tego jednego. Przemawiasz do nas przez bardzo konkretny przykład. Przemawiasz przez ten przykład nie tylko do kobiet. Przemawiasz przez ten przykład również do mężczyzn. Panie, dzisiaj Twój Duch Święty na tym miejscu bada nasze serca. Tak wiele rzeczy chcemy, za tak wieloma rzeczami tęsknimy. Nasze marzenia są tak często nabrzmiałe, wybujałe. A żyjemy tu i teraz. Boże, pokaż każdemu z nas, pokaż mi, pokaż, co mam. A mamy tak wiele. I wzbudź pragnienie w nas dzisiaj, tęsknotę, zażenowanie, ból w sercu, że tego nie używaliśmy dla tych, którzy są tak blisko nas. Myśleliśmy często o Ameryce, Afryce, nie wiadomo jeszcze o kim. A na moim podwórku są ludzie, sąsiedzi w mojej szkole, zakładzie pracy, dla których realnie mogę coś zrobić. Mogę użyć mleka, kawy, ciasta, mogę otworzyć drzwi swojego mieszkania. Mogę zaprosić jak człowiek człowieka, porozmawiać, nie nagabywać, pokazać miłość i zainteresowanie. Panie, od tego się zawsze wszystko rozpoczynało. To się nigdy nie zmieni. Twoja miłość będzie wciąż robiła wrażenie na ludziach. Oto jest miłość. Ty do nas mówisz, nie słowem mamy miłować. Ty do nas mówisz, mamy miłować czynem i prawdą. Panie, chcemy miłować w taki sposób, czynami prawdziwie. Nie chcemy stosować dzisiaj żadnych wymówek. Żadnych. Wybacz nam, że tyle razy stosowaliśmy wymówki. Wybacz nam, Boże. Bo każdy z nas może zawsze coś zrobić. Panie, i o to się dzisiaj modlę, żebyś nas dotykał i żebyś do nas mówił, Duchu Święty. Nie wrócimy już tacy sami do domu. Wyjdziemy naprzeciw. Tak jak Jael. Panie, pokaż każdemu z nas, co może zrobić. W bloku, w domu, na osiedlu, w szkole.
na studiach, w zakładzie pracy. Możemy coś zrobić dla tych ludzi. To zmieni ich życie raz na zawsze. A Tobie odda chwałę. Niech będzie uwielbione Twoje imię. Dziękujemy za pełne mocy słowo, które nas zmienia. Tobie, Panie, niech będzie chwała na tym miejscu. Amen.